Eminencjo, księże kardynale, księże biskupie Stanisławie, drodzy kapłani i drodzy czciciele Jezusa Chrystusa Króla. Tematem mojego wystąpienia, jedynego przewidzianego na dzisiaj, jest ogólnopolskie dzieło intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. Proszę wybaczyć, że w wielu miejscach będę pomijał nazwiska osób, będą one w pełnym tekście. Będzie to tekst nieco skrócony. W tym roku wypadają trzy ważne rocznice, gdy chodzi o intronizację Jezusa Chrystusa Króla w Polsce. 120. rocznica urodzin służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, nazwanej przez nas apostołką intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce. 25. rocznica działalności zrzeszeń intronizacyjnych w Polsce, które zjednoczyły się i działają w ramach ogólnopolskiego dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. I 5. rocznica proklamacji jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, historycznego wydarzenia w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim. Proklamacja tego aktu odbyła się 19 listopada 2016 roku w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, w przeddzień Święta Chrystusa Króla, na zakończenie roku Świętego Miłosierdzia, z udziałem najwyższych władz kościelnych i państwowych oraz około 200 tysięcy wiernych. Władzę duchowną reprezentowało około 50 pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce w asyście 1000 kapłanów. Władzę świecką reprezentował prezydent Andrzej Duda, członkowie rządu i parlamentu. To historyczne wydarzenie uznajemy za najważniejsze w całym procesie intronizacji Jezusa Chrystusa, duchowego Króla i Pana naszego narodu i państwa polskiego. Jest ono porównywalne z chrztem Polski, który trzeba uznać za pierwszą intronizację Jezusa Chrystusa Króla w naszym narodzie i państwie. Akt intronizacyjny to nie deklaracja polityczna, a akt wiary. Jest dobrowolnym zobowiązaniem podjętym przez władzę duchowną i świecką oraz naród polski do przestrzegania przykazań Bożych w życiu indywidualnym, społecznym i państwowym. Akt ten, według zapewnień Pana Jezusa w przesłaniu skierowanym do służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, będzie wsparty łaską przemiany i odnowy moralnej w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim. Dokonana intronizacja sprawia, że Polska katolicka i suwerenna jest uratowana od zagłady. Opracowanie, przygotowanie i proklamacja aktu intronizacyjnego były możliwe głównie dzięki następującym faktom i wydarzeniom. W 2012 roku Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski podjęła wysiłek bliższego poznania poszczególnych ruchów intronizacyjnych i analizy treści, które głoszą. W 2013 roku biskupi dokonali reorganizacji dotychczasowego zespołu i powołali do istnienia zespół do spraw ruchów intronizacyjnych, do którego oddelegowali najpierw 7, a później 10 biskupów, w tym 2 arcybiskupów, do dialogu i prac z przedstawicielami ruchów intronizacyjnych gotowych do współpracy z tym zespołem. Przewodniczył zespołowi biskup Andrzej Czaja, ordynariusz opolski i przewodniczący ówczesnej Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Duży postęp w całym procesie intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce po 2015 roku był wynikiem współpracy 2 zespołów. Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchów intronizacyjnych, któremu przewodniczył, jak wspomniałem, biskup Andrzej Czaja, i zespołu przedstawicieli ruchów, grup, wspólnot intronizacyjnych w Polsce. Efektem tych prac, tych zespołów, były m.in. w skrócie przygotowanie treści jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, opracowanie i wydanie nowenny przed jubileuszowym aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana odprawionej w niemal wszystkich parafiach Kościoła katolickiego w Polsce, Opracowanie i wydanie modlitewnika czcicieli Chrystusa Króla, Króluj nam Chrysty. Opracowanie i wydanie modlitewnika rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla. Opracowanie komentarza do jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Opracowanie różnych materiałów formacyjnych i materiałów do kateches związanych z intronizacją. Opracowanie i wydanie śpiewnika intronizacyjnego z zapisem nutowym i harmonizacją pod tytułem Hymny i pieśni ku czci Jezusa Chrystusa Króla. Opracowanie i wydanie materiałów w formie książkowej Ogólnopolskiego Sympozjum Sprawozdawczo-Naukowego Królowanie Jezusa w Polsce, zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła, które odbyło się na Jasnej Górze 10 października 2015 roku. Uważamy, że było to doniosłe wydarzenie w całym procesie intronizacyjnym w Polsce. Po raz pierwszy miał miejsce publiczny, autentyczny dialog reprezentantów strony kościelnej i działaczy świeckich pragnących intronizacji Pana Jezusa w Polsce zgodnie z przekazem otrzymanym przez służebnicę Bożą Rozalię Celakówną. Także cała treść obrad została zamieszczona w internecie. Każdy mógł ocenić zarówno sprawy uzgodnione przez obie strony, jak i kwestie sporne dotyczące intronizacji. Sympozjum to było, jak wspomniałem, przełomowe, także gdy chodzi o późniejsze stanowiska i decyzje Episkopatu Polski w sprawie intronizacji Jezusa Króla w Polsce. Jak z tego niepełnego zestawienia widać, owoce pracy obydwu zespołów są ogromne i zapewne bez asystencji Ducha Świętego byłyby nieosiągalne. Dziękujemy Episkopatowi Polski za że dla dokonania tego dzieła powołał m.in. właśnie ten specjalny zespół pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Czai, któremu wyrażamy szczególne podziękowanie za wielki trud, talent i osobistą kulturę prowadzenia całej tej niezwykle trudnej sprawy. Na wniosek zespołu przedstawicieli Konferencja Episkopatu Polski powołała dwóch biskupów delegatów KEP do spraw intronizacji kultu Jezusa Chrystusa Króla w Polsce, którzy są moderatorami kościelnymi tych ruchów, grup i wspólnot intronizacyjnych. Są nimi obecny tu wśród nas ksiądz biskup Stanisław Jamrozek i ksiądz biskup Damian Muskus. Punkt drugi. Ogólnopolskie dzieło intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. 5 lutego 2019 roku w Krakowie Łagiewnikach odbyło się bardzo ważne zebranie zespołu do spraw ruchów intronizacyjnych z zespołem przedstawicieli zrzeszeń intronizacyjnych, któremu przewodniczył właśnie ksiądz biskup Stanisław. Między innymi na tym zebraniu przyjęto jednomyślnie podstawy założycielskie Ogólnopolskiego dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, w skrócie dalej będę mówił dzieła intronizacji. Ukonstytuował się Komitet Założycielski Dzieła Intronizacji, wybrano Radę Dzieła, ze składu Rady wyłoniono Zarząd Dzieła Intronizacji oraz podjęto pierwsze decyzje odnośnie do najważniejszych działań intronizacyjnych na najbliższe 3 lata. Formacja duchowa, wydawnictwa, sympozja, kongres, budowa pomnika Jezusa Chrystusa Króla, utworzenie i prowadzenie stałej strony internetowej dzieła intronizacji. Istotę i cel dzieła intronizacji można krótko scharakteryzować następująco w 3 punktach. Dzieło intronizacji ma na celu przede wszystkim wspólne działania podejmowane w duchu ewangelicznej jedności na rzecz pogłębiania kultu Jezusa Chrystusa Króla i szerzenia idei Jego królowania w Polsce. Każde z zrzeszeń intronizacyjnych objętych dziełem zachowuje własny charyzmat, tożsamość i organizację. Jednakże podejmując własne inicjatywy i działania na rzecz pogłębiania kultu Chrystusa Króla oraz szerzenia Jego idei królowania w Polsce respektuje fundamentalną zasadę jedności, jaka przyświeca dziełu. Działalność dzieła intronizacji, która czerpie inspirację z prywatnych objawień służebnicy Bożej Rozalicy Lakówny, jest zgodna z Ewangelią i nauką Kościoła katolickiego, jubileuszowym aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz komentarzem do tego aktu. Mamy świadomość tego, że jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana nie kończy, ale jest początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w narodzie i państwie polskim. Z ufnością oczekujemy na to, aby po tak historycznym wydarzeniu rozpoczął się wielki proces odnowy moralnej narodu polskiego, któremu przewodzić będą pasterze Kościoła katolickiego w Polsce oraz pan prezydent i rządzący Polską. Przed nami ogromna praca formacyjna, informacyjna i organizacyjna. Chcielibyśmy uczestniczyć w tych pracach w łączności z władzami duchownymi i świeckimi Kościoła i państwa polskiego. Jesteśmy też przekonani o tym, że nadrzędnym programem dla Polski i Polaków jest odnowa moralna narodu polskiego, dokonana przez intronizację Pana Jezusa jako naszego Króla i Pana. Tylko Polacy reprezentujący w swoim życiu osobistym, grupowym, społecznym i narodowym zdrowe zasady moralne są w stanie obronić wiarę katolicką, suwerenność ojczyzny i wzmocnienie państwa polskiego. Punkt trzeci, najważniejsze formy aktywności dzieła intronizacji. I tu wymienię parę tych form. Na początek obchody rocznicowe proklamacji aktu intronizacyjnego. Po akcie intronizacyjnym przez kolejne lata miały miejsce obchody rocznicowe tego historycznego wydarzenia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Pierwsze dwa z nich były zorganizowane przez wspomniane zespoły intronizacyjne, zespół KEP i zespół przedstawicieli. Pozostałe obchody były zorganizowane już przez dzieło intronizacji w całości. Z pierwszych trzech obchodów rocznicowych wydane zostały piękne książki, albumy, które wysłaliśmy między innymi do wszystkich pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, wybranych ojców duchownych i rządzących Polską. W skrócie tytuły są takie. Trzeba, aby Chrystus królował. Czerwiec 2018 rok. Niepodległa Polska Królestwem Chrystusa. Czerwiec 2019 rok. Króluj nam Chryste. Czerwiec 2020 rok. Czwarta rocznica proklamacji aktu intronizacyjnego była obchodzona raczej skromnie z uwagi na pandemię koronawirusa. Tegoroczne obchody natomiast piątej rocznicy proklamacji aktu intronizacyjnego mają inny charakter i formę. Najpierw odbyły się główne uroczystości rocznicowe 4 września 2021 w Ustroniu Zawodziu przy kościele pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Najważniejszym punktem tego spotkania była Eucharystia, poświęcenie monumentu aktu intronizacyjnego zawierającego wypisany na 7 kamiennych tablicach jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz uroczyste odnowienie aktu intronizacyjnego przed tym unikatowym monumentem. Tak więc po raz pierwszy w Polsce treść aktu intronizacyjnego jest trwale udokumentowana w postaci monumentu usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie figury Jezusa Chrystusa Króla właśnie na posesji kościoła w Ustroniu Zawodziu. Z tej okazji wydana została także specjalna publikacja Jezusowi Chrystusowi Królowi Ustroń 2021, a zwieńczeniem tych uroczystości, tych obchodów, ale także ich zwieńczeniem kongresu i rekolekcji, o których za chwilę obchodów rocznicowych, będzie specjalna Eucharystia celebrowana w tegoroczną uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie o godzinie 12. Podpunkt kolejny, działalność formacyjna, informacyjna i organizacyjna oraz nawiązanie współpracy z duszpasterzami. Zrzeszenia intronizacyjne wschodzące w skład dzieła intronizacji i związani z nimi kapłani przygotowali wiele materiałów, które mogą stanowić realną pomoc dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć i aktywnie włączyć się w dzieło intronizacji. Na szczególną uwagę zasługuje tu, poza wymienionymi wcześniej książkami, albumami, obszerny modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla, Króluj nam Chryste, wydanie trzecie. Po drugiej i trzeciej rocznicy aktu intronizacyjnego w ten sam sposób zostały rozesłane broszurki zawierające teksty Drogi Krzyżowej jako pomoc dla duszpasterzy na Wielki Post oraz homilii arcybiskupów Andrzeja Dieng i Józefa Michalika, które jasno określają zadania, jakie wynikają z aktu intronizacyjnego. Coroczne sympozja w rocznicę aktu intronizacyjnego są okazją do rozstrzygnięcia ogólnopolskiego kongresu Jezus Chrystus naszym Królem, dedykowanego dzieciom i młodzieży. Z myślą właśnie o dzieciach i młodzieży zostały opracowane konspekty kateches o Jezusie Chrystusie Królu dla wszystkich grup wiekowych od przedszkola poczynając. Konspekty te zostały przesłane do wszystkich kurii diecezjalnych do wykorzystania przez wydziały duszpasterskie i katechetów. Ponadto w ramach prac formacyjnych dzieła zostały opracowane i wydane broszurki Jezus Chrystus naszym Królem, Bóg zakrólował, Królewskie prawo miłości, dekalog w życiu apostołów Jezusa Króla, Królewskie znaki, sakramenty w życiu apostołów Jezusa Króla. Z myślą o współpracy z duszpasterzami polskich parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla przygotowaliśmy i przygotowujemy pomoce duszpasterskie, które wpisują się w liturgię ostatnich kilkunastu dni roku liturgicznego, służyć będą przygotowaniu do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Nowenna przed uroczystością, jak również pogłębieniu treści tej uroczystości z prowadzeniem do Adwentu, oktawa po uroczystości. Na dziś gotowa jest nowenna przed uroczystością. Została ona, podobnie jak poprzednio, wysłana jako dar między innymi do każdego biskupa, kurii, każdej parafii w Polsce. Jest to pierwszy tego rodzaju, a zarazem nowatorski materiał do wykorzystania duszpasterskiego w ramach Eucharystii, aby jak najwięcej kapłanów i wiernych włączyło się w dzieło intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Kościele, narodzie i państwie polskim w realizację postanowień aktu intronizacyjnego. Oprócz tego dwa stowarzyszenia wchodzące w skład dzieła intronizacji, to jest Stowarzyszenie Róża z Krakowa i Stowarzyszenie Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski z siedzibą w Warszawie, za zgodą biskupa Stanisława, w oparciu o jego pismo skierowane do księży proboszczów, podjęły działania dotyczące tworzenia w parafiach grup szerzących królowanie Chrystusa Pana. Do dziś ukazały się 3 bardzo ważne, piękne biuletyny dzieła intronizacji pod tytułem Króluj nam Chrysty, a mianowicie biuletyn pierwszy, aby Jezus Chrystus Król był rzeczywiście królem narodu i państwa polskiego, stan aktualny, uwarunkowania oraz prośby i oczekiwania dotyczące intronizacji. Biuletyn numer 2, wydanie powiedzmy specjalne przed Ogólnopolskim Kongresem Jezusa Chrystusa Króla w diecezjach i parafiach Króluj nam Chryste. Biuletyn numer 3, dekalog ze świętym Janem Pawłem II, rekolekcje Polaków przed Ogólnopolskim Kongresem Jezusa Chrystusa Króla. Wszystkie te wymienione wyżej materiały duszpasterskie, a także inne związane z dziełem intronizacji znajdują się na przykład na stronach internetowych dziełointronizacji.pl, królujnamchryste.pl. Można je już dziś, co jest bardzo ważne, wykorzystywać w pracy duszpasterskiej i formacyjnej, w homiliach, katechezach, rekolekcjach, nabożeństwach, nauczaniu religii itd. przez biskupów, proboszczów, kapłanów, katechetów, katechetki oraz świeckich czcicieli Jezusa Chrystusa Króla. Kolejny bardzo ważny podpunkt to są 10-dniowe rekolekcje Polaków przed Ogólnopolskim Kongresem Jezusa Chrystusa Króla. Właśnie w dniach 15–24 październik tego roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach odbyły się 10-dniowe rekolekcje Polaków połączone z nabożeństwem ekspiacyjnym pod hasłem realizacja jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim. Nauki rekolekcyjne były głoszone codziennie przez 10 dni podczas Eucharystii przez różnych księży biskupów, którzy rozważali poszczególne wezwania aktu intronizacyjnego i co ważne, praktyczną realizację tych wezwań w życiu narodowym, parafialnym, rodzinnym i indywidualnym. Rekolekcje te były transmitowane m.in. przez Telewizję Miłosierdzie i Radio Miłosierdzie. Nauki rekolekcyjne są dostępne m.in. na naszych stronach internetowych, które wymieniłem wcześniej. Rekolekcje te są wydarzeniem bezprecedensowym w Kościele. Dlatego też niebawem wydamy specjalny biuletyn i wersję elektroniczną tego biuletynu umieścimy na właśnie stronach naszych internetowych. I jeszcze taki podpunkt, Ogólnopolski Kongres, to co nas najbardziej dzisiaj dotyczy, Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla. Troszeczkę wstępu tutaj zrobię, bo miało być inaczej, a jest przesunięcie na ten rok, to jest bardzo ważne. Warszawskie środowisko ruchów intronizacyjnych pod auspicjami delegata KEP do spraw ruchów intronizacyjnych i Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla podjęło wstępne przygotowania do zorganizowania w Warszawie w listopadzie 2020 roku Kongresu Jezusa Chrystusa Króla. Okazją do jego zwołania była wtedy 95. rocznica encykliki Piusa XI Quas Primas o ustanowieniu święta naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla oraz 100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, dla którego królowanie Chrystusa w Polsce było sprawą niezwykle ważną, i 100. rocznica Cudu nad Wisłą, który z uwagi na wielkie modlitewne zaangażowanie całego narodu za stawiennicy Matki Bożej Królowej Polski był potwierdzeniem naszego trwania przy Chrystusie i wartościach chrześcijańskich. Chcieliśmy wtedy, aby planowany kongres nabrał wymiaru międzynarodowego. Wówczas byłby nawiązaniem do pierwszego Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla zorganizowanego w Poznaniu w 1937 roku przez kardynała Augusta Hlonda, sługę Bożego i legata papieskiego na ten kongres. Wiele bowiem wskazuje na to, że Polska jako kraj katolicki ma doniosłą misję do spełnienia w zakresie szerzenia Królestwa Chrystusowego wśród krajów europejskich. Jednak z uwagi na pandemię koronawirusa planowany kongres został przesunięty na ten rok. Jest to rok 25-lecia ruchu intronizacyjnego w Polsce. Ostatecznie kongres ten odbywa się właśnie teraz, 4-7 listopada w Warszawie w Domu Technika NOT pod hasłem „W diecezjach i parafiach Króluj nam Chryste. Realizacja jubileuszowego aktu intronizacyjnego”. Spodziewamy się, że obecny kongres, podobnie jak i kongres poznański, będzie doniosłym wydarzeniem w życiu Kościoła katolickiego w Polsce, a jego implikacje duszpasterskie, szczególnie w parafiach, zakonach i zrzeszeniach katolickich związanych z kultem Jezusa Chrystusa Króla, będą znaczące. Na zakończenie kongresu w niedzielę 7 listopada, ja to podkreślam jeszcze raz, bo to jest bardzo duże też wydarzenie, odbędzie się orszak, procesja Jezusa Chrystusa Króla. Chcielibyśmy, aby było to wielotysięczne zgromadzenie czcicieli Jezusa Chrystusa Króla, a zarazem kolejny już raz publiczne wyznanie i przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa Króla w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim. Z całego serca zapraszamy do jak najliczniejszego wzięcia udziału w tym orszaku. Początek procesji to godzina 12, Bazylika Świętego Krzyża, następnie przejdziemy przez krakowskie przedmieście do archikatedry, gdzie o 13:30 sprawowana będzie Eucharystia wieńcząca kongres. Pominę punkt bardzo ważny, który tutaj mam, ale nie ma czasu na to, stan aktualny i uwarunkowania dotyczące dzieła intronizacji, i przejdę już do przedostatniego punktu, nasze prośby i oczekiwania względem pasterzy, duszpasterzy i rządzących Polską. Ksiądz kardynał. Bardzo dziękujemy, księże kardynale. Nasze prośby i oczekiwania dotyczące dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce przedstawiliśmy obszernie w 3 biuletynach. Jezus Chrystus naszym Królem i Panem, w całym Narodzie i Państwie Polskim Króluj nam Chryste, oraz w pierwszym biuletynie Króluj nam Chryste, aby Jezus Chrystus Król był rzeczywiście Królem Narodu i Państwa Polskiego. Mówię o tym dlatego, że biuletyny te otrzymali m.in. wszyscy pasterze i niektórzy ojcowie duchowni Kościoła katolickiego w Polsce, przedstawiciele najwyższych władz RP z prezydentem, premierem, marszałkami Sejmu i Senatu na czele oraz parlamentarzyści i przywódcy partii politycznych. Wysłaliśmy w tej sprawie 2 obszerne listy do byłego przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa i do obecnego przewodniczącego. Tu przytoczę tylko na zakończenie tego 2 listu. Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą do Ekscelencji jako przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP o opracowanie i wysłanie do wszystkich proboszczów oraz dyrektorów i redaktorów naczelnych katolickich środków społecznego komunikowania się specjalnego listu pasterskiego, w którym Poinformuje się te osoby, jakie materiały duszpasterskie dotyczące intronizacji zostały już opracowane oraz gdzie i w jaki sposób można z nich już dziś korzystać. Zachęci się adresatów tego listu do praktycznego wykorzystania tych materiałów w pracy duszpasterskiej, edukacji, publikacjach, audycjach radiowych i telewizyjnych. Podkreśli się ogromną rolę duszpasterską planowanego kongresu oraz zachęci się do wzięcia w nim udziału przynajmniej jednego reprezentanta z każdej diecezji oraz parafii pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla. Bylibyśmy ogromnie wdzięczni, gdyby taki list ekscelencji został ponadto odczytany na niedzielnych mszach świętych w całej Polsce, możliwie w niedługim czasie, zaraz po kongresie. Spodziewamy się, że obecny kongres, podobnie jak i kongres, a to już było, przepraszam. I jeszcze na koniec odrębną, bardzo ważną sprawą jest opracowanie ram długofalowego programu duszpasterskiego dotyczącego praktycznego wypełnienia zobowiązań zawartych w akcie intronizacyjnym. Bardzo cenne, jakże na czasie, byłoby poświęcenie królowaniu Jezusa Chrystusa jednego z najbliższych rocznych programów duszpasterskich Kościoła katolickiego w Polsce. Wskazane jest, aby program taki był rozwinięciem poszczególnych wersetów i wezwań aktu intronizacyjnego. Ze swej strony możemy zapewnić o wsparciu merytorycznym tego przedsięwzięcia i modlitwie o jego liczne i dobre owoce. Jednym z najważniejszych zadań po kongresie będzie ustanowienie ogólnopolskiej kościelno-świeckiej struktury dzieła intronizacji w Polsce. Zachodzi bowiem pilna potrzeba ustanowienia w diecezjach delegatów biskupów diecezjalnych do spraw ruchów intronizacyjnych, wokół których w łączności ze swymi biskupami będą mogli gromadzić się czciciele Chrystusa Króla i będą mogli organizować struktury kościelne i świeckie tego dzieła. Praktyczna realizacja głównego przesłania kongresu w diecezjach i parafiach Króluj nam Chryste będzie bez tej struktury bardzo utrudniona. Ponadto struktura taka umożliwi lepszą i bardziej efektywną, skuteczną aktywność dzieła intronizacji. Przed nami także do zrealizowania ważne zadanie, upamiętnienie pomnikowe historycznego wydarzenia intronizacyjnego. Dotychczasowe dwie próby w tym temacie podjęte kolejno najpierw w Tarnowie, później w Krakowie, no, nie znalazły akceptacji zarówno poprzedniego biskupa tarnowskiego, jak i obecnego metropolity krakowskiego. Przed nami jubileusz 2000 lat odkupienia. Bardzo wskazane byłoby, aby wybudowanie tego pomnika z tej okazji stało się realne. Gdy chodzi o nasze prośby i oczekiwania kierowane do władz świeckich narodu i państwa polskiego, opisane szerzej w tych trzech biuletynach, to dotyczą one podjęcia pilnych działań ustawodawczych i wykonawczych wynikających z aktu intronizacyjnego, w szczególności kontynuacji transformacji ustrojowej państwa zgodnie z aktem intronizacyjnym, zmiany godła państwowego, przyjęcia uchwały Sejmu RP uroczyście ustanawiającej Pana Jezusa duchowym królem naszej ojczyzny oraz umieszczenie w nowej konstytucji RP stosownego zapisu o uznaniu Jezusa Chrystusa naszym królem i Panem. I na zakończenie taka moja refleksja. Ten rok jest również rokiem szczególnym. Mieliśmy dwie beatyfikacje. Nam tutaj najbliższa jest beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest w ślubowaniach jasnogórskich takie wezwanie, które my w jakimś sensie tutaj realizujemy w czasie tego kongresu. Przyrzekamy uczynić wszystko, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym i społecznym. Idea tych ślubów jasnogórskich jest w swej treści bardzo czytelna. Polska ma stać się rzeczywistym królestwem Maryi i Jezusa, co pomoże wyzwolić się Kościołowi i w innych państwach świata, nie tylko w Polsce. Zakończę takim wezwaniem: w całym narodzie i państwie polskim Króluj nam Chrystus. Dziękuję za wystąpienie, które być może było przydługawe, ale ono, jak tu zrozumiałem z wielu rozmów z przedstawicielami środków społecznego komunikowania się, było także im potrzebne. Dlatego troszeczkę może przedłużyłem. Bardzo dziękuję.